Dziś w programie Rowerem przez Opolskę jesteśmy na północy naszego województwa, dokładnie w gminie Wilków. Rozpoczynamy w samym Wilkowie, dalej pojedziemy w kierunku Jakubowic, a naszą trasę zakończymy w miejscowości Pągów. Jesteśmy na terenie Centrum Rekreacji i Aktywnego Wypoczynku w Wilkowie, ale w różnych punktach gminy także może być aktywnie, to za sprawą ścieżek i trasy rowerowych, z których chętnie mieszkańcy korzystają. Tak, bezwzględnie tak. Na terenie naszej gminy mamy ścieżkę rowerową, która prowadzi z Namysłowa do trzech miejscowości w naszej gminie. Było to wyprowadzenie ruchu miejskiego z miasta. Natomiast, ponieważ jesteśmy gminą rolniczą, płaską jak tu widać, mamy wiele dróg śródpolnych, malowniczych pomiędzy naszymi zbożami, z których mieszkańcy korzystają jako, umówmy się, trasy rowerowe. Natomiast gratka, taka ciekawostka, to jest to, że mamy na terenie naszej gminy dwie farmy wiatrowe. Technologicznie, aby się dostać do turbiny, trzeba dojechać do niej, a więc wybudowane zostały drogi techniczne, je nazwijmy. A mieszkańcy wykorzystują? Tak, mieszkańcy zaraz zobaczyli, że są bardzo dobre drogi i korzystają z nich jako ścieżki rowerowe, trasy do biegania, do uprawiania sportów. Zatem będziemy sprawdzać dzisiaj również takimi trasami, będziemy się przemieszczać po terenie gminy Wilków. Jesteśmy w miejscowości Jakubowice na terenie hotelu Jakubus. Tutaj przestrzeń hotelowa, rekreacyjna, ale także klub jeździecki i stadnina koni. Mamy przewodnika, który nas oprowadzi po tym miejscu, ale będziemy jeździć. Zgadza się. W końcu jesteśmy rowerowo. 43 hektary terenu jednak wymagają tego, żebyśmy przemieszczali się na dwóch kółkach. Za naszymi plecami zabytkowy pałac, zabytkowy park, ale to nie wszystko. Mamy również trzy jeziorka, mamy również lasy, mamy sporo terenu, po którym naprawdę fajnie się przemieszczać na rowerach. Zatem jedziemy. Po prawej stronie tutaj mamy zabytkowy pałac, na którym pieczę ma konserwator zabytków. Pałac jest z końcówki XVIII wieku. Jest tak naprawdę odremontowany w 2015 roku. Jego remont zajął właścicielom około 8 lat i olbrzymią ilość środków. Tutaj po lewej stronie jest tak naprawdę pozostałość średniowiecznego grodu. Te pozostałości tak naprawdę pozostały jedynie w piwnicach, a wielkość tego grodu wyznaczała fosa, która otacza cały ten obiekt. I tutaj mamy przestrzeń hotelowo-rekreacyjno-spacerową, tak możemy dokładnie powiedzieć. Tak. Na terenie obiektu znajduje się również znany i sławny klub jeździecki. Dokładnie po lewej stronie będziemy teraz mijali padoki i tereny, na których odbywają się zawody, najbardziej znane zawody w Polsce, Silesia Equestrian. Za chwilę, pod koniec sierpnia, organizujemy w tym miejscu również Mistrzostwa Polski. To jest moja ulubiona część obiektu. W tym miejscu mamy fajne sale konferencyjne, które mają widoki na właśnie pasące się na padokach konie. A czyli rozumiem, wyjątkowa i ulubiona dlatego ze względu na widoki, tak? Tak, bardzo uspokajająca, więc wszystkie zebrania, które wymagają ciężkiej pracy i stresów, organizujemy tutaj. No i tutaj wracamy chyba do terenów już bardziej rekreacyjnych. Do bardziej terenów hotelowych. Hotelowych. Po prawej stronie parkowa. Mamy zabytkowy park, na którym, podobnie jak na pałacu, pieczę ma konserwator zabytków. Tutaj w rogu mamy pozostałość nagrobka jednego z właścicieli. Po prawej stronie tu przy bramie. Każdy hotel musi mieć strefę spa. Nasza mieści się w części ogrodowej. Tutaj mamy strefę Natura Spa, jacuzzi, dwie sauny, wszystko w klimacie drewnianym, naturalnym, cisza, spokój, piękne widoki. Obraz, który cieszy oko nie tylko dla miłośników jazdy konnej. Jak wiele koni jest tutaj na terenie całego ośrodka? Na terenie naszego obiektu mamy 50 koni sportowych, dorosłych, ponieważ mamy również młode nabytki na rybek, tak zwane około 4 konie, które się pojawiły w tym roku i które będą, z którymi wiążemy pewne nadzieje sportowe. Cisza, spokój, ładne widoki, konie, można odpoczywać. No. Czyli właściwie to nie tylko trasy piesze, ale rowerowe jak najbardziej. Tak, dla naszych gości korzystających z naszej oferty mamy przygotowane, wyznaczone już trasy rowerowe, taką 10-kilometrową, 16-kilometrową i taką dla prawdziwych ekspertów na 40 km można
spokojnie, praktycznie nie dotykając asfaltu takiego uczęszczanego przez samochody, przejechać. Rozumiem, że goście hotelowi korzystają z tras rowerowych ze względu też na wypożyczalnię, tak, rowerów, która znajduje się na waszym terenie. Ci najbardziej wytrawni korzystają z tej najdłuższej, ci mniej, ci amatorzy korzystają z tych terenów, które są w okolicy hotelu bezpośrednio. Natomiast każdy znajdzie coś dla siebie. Opuszczamy już Jakubowice. Naszym kolejnym przystankiem będzie miejscowość Pągów. Jesteśmy w Pągowie, w tutejszym kościele. Konstrukcja kościoła, którą mamy obecnie, jest to najpewniej trzecia konstrukcja, ale o historii ksiądz może powiedzieć znacznie więcej. Kościół w Pągowie jest świątynią wybudowaną w 1907 roku po spaleniu poprzedniego kościoła. Pozostałością po tamtym kościele jest wieża drewniana konstrukcji słupowej. Świątynia została wybudowana przez protestantów, którzy do czasu II wojny światowej byli tutaj w większości mieszkańcami Pągowa. Mamy także w zakrystii kościoła w pomieszczeniu jakby figuralne witraże, na których znajdują się popiersia Marcina Lutra oraz Filipa Melanchtona. Pągów był ostatnim punktem na naszej dzisiejszej trasie i tym sposobem opuszczamy już teren gminy Wilków. Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia gminy i do przemierzenia tutejszych tras rowerowych.